Ładujemy tutaj siewniczek do klienta. I pojadę pod myjkę znowu, bo raczej się przy tym mrozie nie odczepię. Tym bardziej, że ostatnio byłem na Podkarpaciu. Jak widać, masakra. Dobra. Staję sobie tutaj na stacji, bo tu pauzę kręciłem długą. Chciałem, żeby za jasna było do klienta, żeby nagrywać ten rozrzutnik Jeantila, który mam na sobie, ale no jest tak ślizgo. Wczoraj popadał taki deszcz marznący, że klient random do mnie zadzwonił, że najpierw posypie tę drogę tam trochę, bo jest masakra. Wyjść z samochodu tutaj to jest ryzyko zwichnięcia nogi. Także nawet sobie kubka po kawie nie umyłem, żeby nie ryzykować. Ale co zrobić? Takie życie jest kierowcy. Zaraz będziemy sobie ruszać ze spokojem, byle bezpiecznie. Dojeżdżam do miejscowości Młotkowo-Wieś. Tutaj gdzieś będziemy zdejmować ten rozrzutnik. Tak jak klient mówił, będziemy zjeżdżać w drogę w lewo. On mieszka po prawej, tu gdzie kupa kamieni, jak to mówił. Witam. Tak bardziej przy prawej stronie tam. Przy prawej. Trochę tak się odsunąć trochę dalej, nie miał ktoś wjechać w wiatr, nie? Dobra, nie ma problemu. Rzeczywiście tutaj nisko jest, nie? Dziebełko. No. Przez to mówiłem dosyć niski zaczep, ale no myślę, że... Będziemy zobaczyć, nie? Myślę, że damy radę. Obrócę do góry nogami jeszcze, nie? To wiedziemy, będzie... zobaczymy, nie? Niższy, nie? Wiedziemy, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Już będzie, chyba widzę, że będzie za wysoko, nie? Już widzisz? No, tak mi się wydaje. Kurze, to masz dobry wzrok. Nie narzekam. Nie no, coś tam jeszcze go pójdzie podnieść, nie? Zastanawiałem się, czy bluzę jeszcze brać, czy nie? Znaczy jest na bluzę, bo że wiatr jest, nie? Kurde no, a jak jest wiatr, to jest zimno, jak to mówią. Zimno, no. Jak jest wiatr, to jest zimno, jak wiatr. Wczoraj też tam, kurde, na tym parkingu. Nie ma. Nie ma? Robert zimuje. Teraz coś innego. Sadka. No. Miotła do odlotu. Żebym wiedział, bym rower wziął. Nie, no, przy tej pogodzie. Mogę to... pożyczyć i zawiesimy, nie? O, dobra. O jest. Akurat krowy napasione, teraz z cielaką się miesza już. No i dobrze. Gdzie ubywać robota, nie? No najważniejsze, nie? No. Mam. To paszowóz masz. No mam. Bez jaki? Tego to bez ręki, nie? Jaki? Sanoski. No. Jak bez ręki. Się tak tylko mówiło, nie? No, że niepotrzebny na razie, ale jak przyszedł, to jest. To jest potrzebny. O, jest. Bez tego jak bez ręki jak teraz. Jak przyjdzie lato, nawet no. Cielaką, nie? Umieszać no. To... Nie umieszasz, no bo cielaką się miesza tam na 2-3 dni, nie? Przeważnie, nie? Albo się sypie ten dodatek, żeby się nie grzało, nie? No. A tak jak zimą, to się umiesza na 2-3 dni, wywali koniec. Się i z głowy masz cielaki, nie? No. Nic im się nie dzieje, nie? Bo taka krą, to codziennie trzeba, nie? Dokładnie, no. No, ale ile mniej roboty, inaczej, nie? No. A teraz weź nawieź tego wszystkiego do obory, rozdawaj to ręcznie. Tragedia. A tutaj to praktycznie na wagę wszystko. Dokładnie. Wymieszane, rozdane. Dziękuję, zostanie ci 3-4 taczki. I zawsze czas na coś innego. Cielakom, to się tak cieszą, że tragedia. No. No. O jest. No i co, bierzemy się? No będzie trzeba. Duży ruch tu jest, nie? Nie, tutaj to tam. No i to się kręcą czasami, nie? Bo nie wiem, czy kurtkę zmienić na żółtą, czy nie? Trzeba... Nie, no bez przesady tam. Gdy się odbijał, od... On i tak ma odblaski, nie? Ale... Ojejka. Pochlapał się po drodze, nie? Kurde, no co zrobisz? No to takie życie. Jak się robi, to się brudzi, nie? No dokładnie. To co, może wezmę ten wałek, co? Ten wałek będzie można wziąć, to bo te klocki było... wykorzystam tak czy siak. Bo podłożę pod stopę, żeby nie... bo jest ślizgo. Nie, to trochę posypane było gorzej. No kurde, to powiem ci, że nawet nie wyszedłem kubka umyć na tej stacji, bo kurde, można było sobie kielochowy wyczasnąć, no, nie? Było nie lepiej. Wolałem nie ryzykować. Wyszedłem tylko raz i mówię, nie wychodzę. Już ci odepnę, bo... Co? O. A ja umiem. Nie twierdzę, że nie. Ja umiem. Chciałem go wrzucić na łyżkę, no. Ale później go zapomnę zjeść i go wrzucę do paszowozu. Bo to tak czasami może wejść, no. To jest chwila, ja tam wczoraj też zawoziłem... I to niespecjalnie. ...ścielarkę, nie? I też mówię, żebyście nie wrzucili balata do środka, bo tam leży wałek. Ale jeszcze se pada cały czas, nie? No. Jeszcze mówię, tak pada cały czas. Ale nie, pada, nie? No, no. Dobra, wjeżdżamy? No powoli będzie można, ja jeszcze ten klin tam... Przekręciłem ten zaczep jednak. Przekręciłeś? Zobaczymy. Zawsze będzie lepiej, nie? Żeby kłopotu nie było po co. Najwyżej wyjedziesz, możemy obrócić go później, nie problem, nie? No właśnie też tak pomyślałem, nie? No, żeby trochę chociaż wyjechać z nim, nie? No, tam... Na górkę chociaż. Nie no, już myślę, że dalej jak ruszymy, to zjedziemy. Jeszcze delikatnie se skręć. Skręć kołami, skręć. O! Ale jak masz na środku, to jest dobrze. W miarę idzie. No. W miarę idzie. Troszeczkę się przestaw, delikatnie, poczekaj. No, dokładnie. Ja i tak jeszcze muszę, kurde, tu ci zrobić, żeby podnieść go trochę. Prawie wejdzie. Dobra. Nie po nosie. Teraz czekaj jeszcze. Jak chcesz, możemy obrócić. Nie, tak wytrzyma, no nie ogarnij, bo po co, nie? Powinno było być dobrze. Tak? Tak, tylko tam odhamuję jeszcze mu ręczny. Ładnie wychodzi. Skręć sobie o kilka... Daj za lekko w lewo. Dobra. Jak chcesz, możemy go przełożyć. Co? Nie. Jakby może był pełny. Tam później tył, jak będziesz zjeżdżał, będziemy patrzeć tył, chociaż on tu jest niżej, powinien zejść. Czekaj, podrzucę tu klapkę. Na razie idzie dobrze. Powinien zejść. Spokojnie. Picabello. Docelowo czerwony będzie chodził w nim, nie? Masę. No. Ale teraz stoi. I sobie stoi. Ten codziennie chodzi. No tak, jak ten chodzi, to można tego wykorzystać. No. Jak chodzi codziennie. No. O, jeszcze i walizeczka jakaś jest z boku. No. A tego to nie widziałem, że walizeczka taką ma. No widzisz? No teraz widzę. No. Drabinkę też ma. A gdzie ta drabinka jest? No właśnie, dużo ludzi się pyta. Chodź, ci pokażę. Nie ty pierwszy. A już widzę, już widzę, gdzie jest schowana. No. Już widzę, gdzie jest schowana. Dokładnie tu. I co, ona tutaj ma jeździć? Może tu jeździć, może sobie tu powiesić. Odkręca tu. No. Tak wiesz, kiedy jest potrzebna, jak trzeba wejść. Co? Do niego lepiej nie wchodzić. No, ale mówię, że tak jest potrzebna, tylko jak trzeba wejść, nie? Tak jest. No i dobrze. Rozładowany, szczęśliwy, to najważniejsze. Dokładnie. Idziemy, składamy samochód, idziemy po korytarzu. Tak jest. Ja idę sobie wałek, zdania to początkowo. Dobra. A ja uszykuję papiery. To mówisz, że Piotrek był? Dwa razy. Nie? Dwa razy. No. Raz to jechał ode mnie gdzieś na Ukrainę. Na Ukrainę? To gdzieś chyba tam, blisko granicy. Albo, no, gdzieś tam blisko granicy jechał. No. Raczej na Ukrainę to raczej nie. Nie? To wiadomo, w dzisiejszych czasach. No, ale nie, akurat na zachód nie jeździmy. Nie? Na wschód. Że, o no, teraz to wschód, no tam na Ukrainę, no. Zachód czy wschód? Za granicę kraju nie jeździmy. Kiedyś tam parę razy, ale teraz na razie nie. I przodem jadą. No? I przodem jadą. No. Turbiny się nie zatrą? Kurde. Wiem, o czym pan pomyślał. Bo mnie się czepiają, nie? Jakby było to. Ale ja już teraz mówiłem Adrianowi, że ja go specjalnie wiozę przodem, bo słyszałem, że masz brudny filtr powietrza, żeby go wyczyściło, nie? Poczekam, nie zapomniał, ale mam taką paczkę z dla pana. Częstujesz? No nie żartuję, no proszę. Co to za paczka? Mlekowite masz? Tak. Wozisz do nich mleko? Nie może, sami przyjeżdżają. Kurde, dzięki. No. A ja tu mam dla ciebie kod rabatowy. No, słyszałem. Do sklepu. Wykorzystamy. Wykorzystamy. No, słyszałem, że ty sporo maszyn nakupiłeś. No sporo. Od nas. A no. Mnie nie trafiłeś. No nie. W końcu się doczekałeś. No. Słyszałem, że na specjalne życzenie tu jadę. No tak jakby. Dobra, idziemy? No. Ja idziemy. Pan schowa tą paczkę. To ja ci przekażę chociaż długopis ode mnie. Dobrze. Podpisany. Dziękuję bardzo. Naprawdę? No. O, ja ci dziękuję. No faktycznie, kurczę. No faktycznie. No, ostatnio tu zawoziłem mandama, nie? Żytową.